Powiem szczerze, że nigdy nie byłam fanką Skud. Okej. Okay. Skoda Fabia jest takim synonimem czegoś no, zwykłego, natomiast ta jest fajna, bo ma fajne felgi, no. Widzę fotele też fajne, już czuję, że są wygodne. Podobają mi się te czarne dokładki na zderzakach z tyłu i z przodu, więc to jest takie coś innego. Czarny dach, czarne dokładki, czarne felgi, bardziej dostatnie wnętrze, to jest synonim wersji Monte Carlo, bo taką limitowaną wersją ten samochód jest. Mhm. Znasz rajd Monte Carlo? Tak. No, kojarzę. Najstarszy rajd samochodowy na świecie. Mhm. Rajd polski jest drugim najstarszym po Monte Carlo rajdem na świecie. Od czego zaczynamy oglądanie? Od bagażnika. Proszę bardzo. Dobrze. Co ty jeździsz? Co ty wozisz? Z czym ty jeździsz? Gdzie ty? Dokąd? Jak? Ile jeździsz rocznie? Mów. Bo nie jeszcze bardzo dużo, natomiast ja pracuję w różnych szkołach językowych, więc jakby muszę się przemieszczać często z miejsca na miejsce i po mieście, bo mieszkam w Warszawie i to nie są jakieś tam dalekie podróże. Masz 330 litrów przestrzeni bagażowej. Bajgo, to masz 150 litrów bagażnika, także tu masz ponad dwa razy tyle tej przestrzeni. Okay. No, także to naprawdę, różnica jest ogromna. Nic, bo to nie mówi, ale wizualnie mi mówi. No tak, my zawsze w tych litrach operujemy, ale wizualnie rzeczywiście to też działa. Są czujniki cofania, no jest piękny widzę, dyfuzor tutaj od dołu, widzisz, to też jest nawiązanie do rajdowych samochodów. Tak. Tutaj mamy trzy cylindry, silnik z aluminiowym blokiem. Te silniki były w wersjach wolnosących, ale były zamulone wtedy nieco. Mm-hmm. Bardzo oszczędne, właśnie takie bardziej do zarabiania samochodem niż jeżdżenia dla przyjemności. Tutaj mamy najmocniejszą wersję, 110 koni, 200 Nm momentu obrotowego. Super, 110 koni to już jest jakaś tam moc, nie? Pamiętasz ile miała Aigo? O Boże, chyba z 50, no, 60, 60 coś takiego? Dokładnie, tak. No. No, także tutaj będzie pchnięcie, będzie fajnie z płuca szedł ten silnik. Pojemność 1000, no ale no, dzisiaj tak to już w tym segmencie jest, że te pojemności są coraz mniejsze, a jedziemy po prostu. To turbina, tak? To ten ma turbinę. Tak. Bez panoramy i pakietu Monte Carlo czteroletnią Fabię z tym silnikiem można kupić już za niecałe 40 tysięcy złotych. Oprócz naszej znaleźliśmy jeszcze tylko jedną z limitowanej edycji. Miała większy przebieg, ale za to niższą cenę. Nasza jest więc droga, ale w idealnym stanie i nie nosi żadnych śladów zużycia. Ale tak, widzę, że 6 biegów. Okej. Okay. 6 biegów. To przy tym silniku z tym dużym momentem szósty bieg bardzo się przydaje. Wycisza samochód na autostradzie, sprawia, że jest bardziej oszczędny i ma jeszcze jakąś tam moc i moment obrotowy, żeby się pokulać na tej szóstce. Dach mi się bardzo podoba. Dach jest mega super. No kiedyś to w segmencie D można było takie szklane dachy sobie zamawiać i to był taki ekstra, skosztował pamiętam kilkanaście tysięcy dopłaty jeszcze 10 lat temu, a dzisiaj no zobacz, przywędrowo do segmentu Skodzie B. Fabii. No, amazing. Masz tempomat, co też jest ważne, fotele kubełkowe, kiera spłaszczona, nitka czerwona, wiesz, no motorsport po prostu w czystym wydaniu. Możesz się kopnąć troszkę do przodu tutaj. Dobra, kopnę się troszkę do przodu. Żeby się, przypasować za tę kierę. No i fortepianowa czerń w środku, tutaj jakaś imitacja karbonu, w ogóle nie, no odlot po prostu. No. No, fajne, fajne. Nie, naprawdę to wnętrze jest ładne. Siadaj do tyłu, bo chcę zobaczyć, ile jest miejsca. Ja? Tak. Ja nie wsiadam nigdy do tych samochodów. No. Z tyłu. Jeszcze telefon zgniotę. O. Jak tam? O, no wygoda? Za tobą to powiem ci w ogóle jak król. Jechałbyś na Mazury i dalej? Jechałbym. No. Super. I chociaż super. Zobacz, są te fotele kubełkowe, one są mięsiste, one są grube, ale mają takie wytłoczenie tutaj w środku, że ja mam jeszcze, zobacz, 10 cm tutaj przy moich długich, sarnich nóżkach. Niby niewiele, czarny dyfuzor, daszek nad szybą, czarna fela i proszę bardzo, z kopciuszka robi nam się księżniczka. Może nie jest to hot hatch, przed którym klękają tłumy, ale przyznacie, że to całkiem zgrabne autko. Trzycylindrowy silnik zapewnia sprint do setki w 9,5 sekundy, a przy tym jest całkiem elastyczny. Bagażnik jak na segment B jest wyjątkowo pojemny. Wnętrze natomiast jest bardzo fajne. Nie dość, że fotele mają lekkie podparcie boczne, to i kierownica nawiązuje do sportu. Z bajerów rozpieszczających człowieka mamy tu automatyczną klimę, grzane fotele i przyzwoite multimedia.